jadę. Uwaga, fotoreporter jedzie. I oto świetny. I oto świetny przykład tutaj. Przecież takiego roweru nikt nie ukradnie. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do stoiska. Karmę również musimy położyć. No i co, czekamy, aż to wszystko się jakoś. Od tego pana są wczoraj przywiózki. No. Reklamy polityka, nie ma. Polityka, trzeba po prostu zanieść, co to jest. Myślę, że zaczynamy. Dobry! Dobry! Zadziwiam jedną rzecz na tym skrzynku. W każdym pokoju patrzyłem przez okno i jest taka plaza, masz 40 cali. Dobry, dobry pan. O, 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 teraz przejdzie, nie? O, o. Jadek tak może pół godziny czasu szczekać. Stąd nieś to jedno, ale był tutaj taki a la Bernardyn pomieszany, no, duży misiek i sytuacja taka, że pewnego dnia misiek rzuca się na cybila, a cybil to był staruszek krążący po schronisku, przyjmował wszystkich. Jak tylko dary były przywożone, to on pierwszy musiał przyjść, podać łapę. No i zresztą zdjęcia też są z cywilem. Pewnego razu cywil z miśkiem wziął się za bary. Misiek powalił cywila, co trzeba było robić, rozdzielić psy. No, jakie byście, rzucić się na miśka, powalić miśka. A że pan się nie bał? A czy w momencie zagrożenia człowiek boi się, strach ucieka. Ja muszę ratować, rozdzielać psy. Rozdzielone zostały, drugi odciągnięty. W tym samym dniu, w innym miejscu, dwa duże psy znowu rzucają się na siebie. Ale było ich już czwórka, bo były dwie pary. Jedna samica broniła swojego towarzysza, druga swojego. W tym czasie no trzeba znowu rozdzielić. Nie było nikogo. Rzucam się, rozdzielam. Co się dzieje w tym dniu? Wszystkie zwierzęta w całym schronisku, jak mnie tylko zobaczyły, cofały się do tyłu. Tak zwany respekt. To znaczy, że przekazały sobie informacje. Uważajcie, bo to jest ta osoba, która da radę każdemu. Może być to dziwne, ale
tak się dzieje. I to są typowe historie związane ze zwierzętami. One bardzo często wiedzą szybciej więcej od nas, niż my potrafimy sobie wyobrazić. Inna sytuacja, trafiła do nas piesek, suczka w zasadzie, która pogryzła ludzi. Dlaczego pogryzła? Dlatego, że pani jej dostawała padaczki. I ta suka wiedziała dużo wcześniej, że będzie miała ten atak, czyli odganiała wszystkich, którzy znaleźli się w pobliżu tej pani. Dopiero po wyjaśnieniu tej historii, oczywiście były przeprawy, bo pogryzienie, to jest obserwacja i tak dalej, ale jak wyjaśniła nam pani i jej syn, o co chodzi, no to wiedzieliśmy, że obserwację może prowadzić z domu i od tej pory oczywiście zawsze ktoś z panią chodził, żeby nie powtarzała się ta sytuacja. Historii mnóstwo. Ja mam pytanie jeszcze jedno. Chciałabym zapytać, czy zdarzają się jakieś takie włamania do schroniska, jakieś naloty osób nieproszonych tutaj, niezapraszanych? Czy są jakieś krzywdy wyrządzane tutaj? Oczywiście zdarzały się różne przypadki, między innymi chciał oddać psa, dużego psa, bo znudził mu się po prostu, nie chciał już, żeby być z psem. Pies około 40 kg zostaje wrzucony przez płot, czyli ten gość, który wrzuca, naprawdę musiał mieć siłę. Wrzucony przez płot do dwójki psów innych, dużych. I tylko dlatego, że zorientowaliśmy się, że akurat ten obcy może zaatakować psy w wybiegu, dolecieliśmy szybko, wrzucony szukał wyjścia i tylko dlatego, że szybko otworzyliśmy, wyleciał i pogonił za swoim panem, dlatego uratowaliśmy, nie doszło do walki. Takich wrzuconych do schroniska było więcej. Były przywiązywane pod schroniskiem. Byli tacy, którzy kopali bramkę po to, żeby dostać się do schroniska, bo on akurat w tym czasie chciał zobaczyć, czy jego psa tu przypadkiem nie ma. Sytuacje bywają bardzo różne, dlatego są kamery, dlatego po prostu staramy się obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Damy? Witamy, dobry. Damy. Damy. O, koszt. Wrzucimy dary. Wrzucimy to, co mamy. Ja jeszcze. I nie wiem, mam też szpegajce, może się przydadzą. Oczywiście, każda rzecz. Jeden jest po moim piesku, który już nie żyje. Cieszymy się bardzo, że młodzież przede wszystkim zorganizowała ten dzień otwarty. Myślę, że rozpoczęliśmy dobrą współpracę ze szkołami. To będzie owocować tym, że będziemy w stosunku do zwierząt mieli inne podejście.